Abydos. Do świątyni Satiego w Abydos udaliśmy się podziwiać doskonale zachowane płaskorzeźby, prawdziwe dzieła sztuki pokrywające ściany 7 kaplic. W jednej z nich znaleziono słynną listę królewską, na której uwieczniono imiona wszystkich poprzedników Setiego. Ojciec Ramzesa, Seti, był dobrym władcą. Pod jego rządami Egipt stał się doskonale zorganizowanym państwem ze sprawnie działającą administracją, mocarstwem, z którym każdy władca w regionie musiał się liczyć. Gdy Ramzes miał 17 lat, został z woli swojego ojca współwładcą. Opisał to tak. Gdy mój ojciec ukazał się ludowi wraz ze mną, obejmując mnie ramieniem, tak oto rzekł. Niech ukaże się jako król, abym mógł widzieć jego piękność, póki jeszcze żyje. Tak mówił, gdyż wielka była jego miłość do mnie. Darował mi dwórki z królewskiego haremu, wybrał dla mnie żony i konkubiny zachowane w haremie. Od początku Seti I wprowadzał swojego syna w zawiłości władzy, obarczając go częścią jej ciężaru. Obaj władcy wspólnie brali udział w wydarzeniach decydujących o losach kraju. صدقني خلاص من بين الناس حبيتك واخترتك ليا طول ما انا وياك قدامي ملاك خليتني ما غمضش عينيا الله عليا وكأنك مخلوق